18 młodych i utalentowanych osób. Każdy z nich jest specjalistą z innej dziedziny, lecz wszyscy są tak samo ambitni i wszyscy stanęli przed taką samą szansą, startując do pierwszej edycji plebiscytu Młode Talenty 2017. Młodych ludzi w zasadzie nikt nie pokazuje. Nie widać ich, w mediach. My chcemy ich pokazywać właśnie tutaj w Operze. Pewnie to dla nich będzie przeżycie, dawać im nagrody w przyszłych latach, być może fundować stypendia. Kandydaci zgłaszali się do konkursu w 6 kategoriach. Sukces naukowy, sukces sportowy lub artystyczny, sukces w zakresie innowacji, działalności społecznej bądź działalności przedsiębiorczej. Po zapoznaniu się z sylwetkami kandydatów, kapituła złożona z 25 osobowości biznesu i nauki spośród 18 finalistów wybrała 6 laureatów, po jednym z każdej kategorii. Myśmy się bardzo zgrabnie w członkach klubu podzielili na zespoły. Sama dyskusja, przedstawienie tych najbliższych osób, myślę, i zadecydowanie, które by mogły być, znaleźć się w tym gronie nominowanym. Godzina z takim delikatnym okładem i byliśmy po obradach. Aż byliśmy sami zdziwieni, że to tak zgrabnie poszło. Laureaci zostali ogłoszeni w poniedziałek 22 maja w trakcie uroczystej gali w Operze Wrocławskiej przy akompaniamencie muzycznym zespołu Dziubek Band. Praktycznie każdy z kandydatów przyznał, że nie może uwierzyć w swoje zwycięstwo oraz dziękował swoim mentorom i wykładowcom za pomoc w osiągnięciu sukcesu. Niesamowite wrażenie, stres powoli schodzi i tak naprawdę nadal nie wierzę w to, co się stało. Taka wielka nagroda, takie wielkie docenienie, tak jak wspomniałem na scenie, to naprawdę nie jest docenienie mnie, ale całej grupy ludzi, którzy tworzyli właśnie projekt. Jestem bardzo zaszczycony. I zaszczycony przede wszystkim. Zaszczycony i zaskoczony. To są dwa wyrazy, które mi się w tym momencie na usta cisną. I wdzięczny przede wszystkim za docenienie i wyróżnienie. Jestem przede wszystkim zaszczycony tym, że otrzymałem tę nagrodę. Prawdę powiedziawszy, nie spodziewałem się tego. Jednak jest to motywujące i będę dalej działał w tym kierunku, bo jest to super uczucie, prawda, że jest się docenionym za to, co się poświęca większość swojego wolnego czasu. Konkurs zorganizował Dolnośląski Klub Kapitału, jednoczący przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki, chcących przyczynić się do rozwoju regionu Dolnego Śląska. Patronami honorowymi są marszałek województwa dolnośląskiego oraz wojewoda dolnośląski. Beata Nowak, Echo 24.